Dzień dobry, mamy środę 2 września. Imieniny obchodzą Stefan i Julian. W tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium sprawdzimy, co dzieje się w centrum miasta, po co zainstalowano elektroniczne tablice, jak przebiegają prace na dworcu PKP. Agnieszka Baron, zapraszam. Koalicja na rzecz walki z bólem i Fundacja Wygrajmy Zdrowie zapraszają pacjentów onkologicznych zmagających się z bólem nowotworowym na bezpłatne konsultacje z lekarzem medycyny paliatywnej, które odbędą się 19 września w poradni Hospicjum Miłosierdzia Bożego przy ulicy Daszyńskiego 31. Konsultacje będą prowadzone w godzinach 9-17. Obowiązują telefoniczne zapisy. Akcja Soboty Wolne od Bólu jest integralną częścią kampanii Rak Wolny od Bólu, która ma na celu walkę z powszechnie panującymi stereotypami. Rak musi boleć, czy trzeba się przyzwyczaić do bólu. W inicjatywę zaangażował się m.in. Jerzy Sztur, społeczny ambasador kampanii. Kolejne nowe obiekty pojawiły się w centrum miasta po tzw. piapach. W krajobraz miejski próbują się wkomponować elektroniczne tablice. Z założenia mają one informować kierowców o wolnych miejscach. Jak zapewnia jednostka odpowiedzialna za ich wprowadzenie, Zarząd Dróg Miejskich, system będzie jeszcze konfigurowany, a wyświetlane obecnie komunikaty nie odzwierciedlają rzeczywistej liczby wolnych miejsc parkingowych w danej podstrefie. Na początek tablice pojawiły się w rejonie ulic Wybrzeża Wojska Polskiego i Berbeckiego oraz Placu Piłsudskiego. Istnieje pomysł, aby system rozbudować. Do tematu powrócimy w kolejnych wydaniach wiadomości. Obecnie trwają konsultacje na temat kształtu budżetu obywatelskiego w Gliwicach na przyszły rok. Do tej pory gliwiczanie mogli głosować na wnioski zgłoszone przez radnych miejskich, dzielnicowych i młodzieżowych. Są pomysły, aby zmienić obecną formułę. Niedawno prezydent Frankiewicz przedstawił swoją propozycję i poprosił rady osiedlowe do ustosunkowania się do niej. Ośrodek Studiów o Mieście, w skrócie OSOM, zaprasza z kolei rady osiedlowe i nie tylko na debatę, podczas której zostanie wypracowane wspólne stanowisko uwzględniające propozycje Frankiewicza. Spotkanie odbędzie się w czwartek o 18 w biurze Klubu Jagiellońskiego przy ulicy Zwycięstwa 13/9. Wakacje się skończyły, od razu widać wzmożony ruch na drogach i torach. Na dworcu PKP prace idą pełną parą. Podróżni oczekujący na pociąg mogą już podziwiać nowoczesne wyświetlacze. Jak zapewnia PKP, prace postępują zgodnie z harmonogramem. Więcej w materiale Michała Czaplickiego. Gliwicki dworzec nabiera kształtów. W ciągu ostatnich 3 lat PKP zmodernizowała ponad 60 dworców kolejowych w całej Polsce, a już wkrótce dołączy do nich obiekt w Gliwicach. Za niedługo zostaną oddane do użytku perony numer 2 i 3, bo właśnie zakończyły się przy nich prace. Teren będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z kolei w budynku głównym została zdjęta dachówka, wstawiane są nowe okna, dokończona zostanie konstrukcja dachu czy położony tynk na zewnętrznej elewacji. Wewnątrz trwają prace instalacyjne oraz tynkarskie. Wszystko przebiega zgodnie z planem, a wykonawca szacuje, że roboty zakończą się w czwartym kwartale bieżącego roku, natomiast prace w obrębie infrastruktury torowo-peronowej w drugim kwartale 2016 roku. Oczywiście będziemy monitorować remont dworca. Tą informacją kończymy wiadomości. Przypominam, że wyniki naszej codziennej pracy można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. Jesteśmy w internecie, nasz wirtualny adres to tvimperium.pl. Jesteśmy też na Facebooku Telewizja Imperium. Dziękuję za dziś i zapraszam w imieniu Tomka Czojka na wiadomości sportowe. Do zobaczenia. Trzynastego września na stadionie Wilczym Gardle przy ulicy Niezapominajki odbędzie się piknik amerykański. Głównym wydarzeniem sportowym będzie mecz w ramach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, w którym zagrają Gliwice Lions i Opole Wolverines. Lwy w spotkaniu, które rozpocznie się o godzinie 14:30, będą walczyć o wejście do fazy play-off. W przerwie meczu organizowane będą konkursy z nagrodami dla kibiców. Dla każdego z uczestników pikniku będzie czekać darmowy przewodnik kibica tłumaczący zasady futbolu amerykańskiego.
Zwycięstwo GAF-u Gliwice w sparingowym spotkaniu. Podopieczni Marcina Waniczka pokonali pierwszoligowy GKS Tychy 3-2. Dwa trafienia dla Gliwiczan zdobył Marcin Kiełpiński, jedno dołożył też Damian Ficek. Do inauguracji Futsal Ekstraklasy zostały niecałe 3 tygodnie. Pierwsze spotkanie Gliwiczanie rozegrają 20 września z AZS Uś Katowice. Warto dodać, że Amadeusz Pasierb, gracz GAF-u, został powołany do reprezentacji Polski U21 na turniej państw Grupy Wyszehradzkiej, który dziś rozpoczyna się w Tychach.